tak się złożyło, iż policzyłem, w naszym kraju są tylko trzy miasta, w których istnieją imprezy, festiwale jazzowe o policzalności większej niż jeden. W Krakowie odbywa się Jazz Juniors, zaduszki jazzowe, a także skromny, ale i wielki festiwal Solo Duo Trio, czyli festiwal małej formy jazzowej. W Warszawie odbywa się tradycyjna Złota Tarka, a także największy wschodnioeuropejski festiwal, czyli Jazz Jambore. A w Zamościu wokaliści jazzowi, wydaniu przede wszystkim międzynarodowym, a także od pewnego czasu Międzynarodowy Festiwal Jazz na Kresach. Międzynarodowy z krwi i kości, w tym roku również gwiazdeczki zagraniczne, zarówno z prawej, jak i z lewej strony naszego kraju, patrząc na mapę w kierunku naszego pięknego, brudnego morza. Cóż jeszcze Państwu mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko, że zobaczymy kilkudziesięciu muzyków jazzowych, że zobaczymy właściwie kilkanaście zespołów, że tylko dwa zespoły będą grały dwukrotnie, to znaczy w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym, że spodziewamy się znacznie lepszej frekwencji. Wyobrażam sobie, że większość pań, a także skromna część panów przebywa jeszcze w tutejszej hali sportowej, gdzie po raz pierwszy w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odbywa się walka, odbywają się walki tzw. wolnej Amerykanki. Spodziewam się również, iż program telewizyjny, który wyjątkowo sprzyja festiwalowi w tym roku, zachęci i pozwoli, abyśmy bawili się tym wspaniałym, bardzo różnym jazzem, jazzem tradycyjnym i jazzem nowoczesnym, wspólnie razem w gronie nie tylko kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, ale mam nadzieję kilkuset osób, tak jak to bywało w latach poprzednich. Będę zakładał poszczególnych wykonawców z imienia i z nazwiska, a także wspomnę zawsze, będę się przynajmniej starał wspomnieć o wykonawcach coś więcej, chociażby skąd się wywodzą i skąd się znajdzie na jazzowej, a nie innej estradzie. Pierwszy z zespołów to zespół Zamościa, zespół, z którym jeszcze niedawno współpracował wybitny trębacz starszego pokolenia i starszej daty Wiesław Ejsmont. Zespół, który parokrotnie startował w Złotej Tarce, bodajże dwukrotnie, nie odnosząc największych sukcesów, jednakowoż muzycy z tego zespołu byli nagradzani czy też wyróżniani indywidualnie. Działo się to mniej więcej w 1985-86 roku w Warszawie na wspomnianych przeze mnie festiwalach Złota Tarka i na festiwalach jazzu tradycyjnego. Stanisław Sawiński na klarnecie, Jarosław Sokołowski na buzonie, Waldemar Kanikuła na trąbce, Adam Kolano na banjo, Jan Orzuk na fortepianie, Mieczysław Machałek na gitarze basowej i Krzysztof Wojtas na perkusji, przepraszam, że z kartki. To zestaw muzyków, którzy tworzą wspólnie razem znaną Państwu, a niestety troszeczkę mniej mnie, formację Nord Padwa Jazz. Serdecznie zapraszam. To będzie otwarcie 7 jazzu na Kresach. Thank you.